Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Komuniści zgotowali ludziom ten los. No makabra, makabra w Ameryce zaczyna być makabra. Socjaliści będą płakali, zgrzytali zębami, no ale co mają zrobić konserwatyści? No konserwatyści muszą głosować 2022-2024. Ameryka nie może się zrobić Wenezuelą. No komuniści będą zrobili wszystko, żeby zrobiła się Wenezuelą, ale Ameryka się nie da. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Rozsyłasz? Dziękuję jak najbardziej. Bardziej niż bardziej. No, kongres, Izba Reprezentantów. Socjaliści mają większość. Izba Senatorów, Senat mają większość. Teraz w Georgii uzyskali dwa miejsca Senatu. No Ossoff, 40-paroletni syn żydowskich obywateli rosyjskich w Ameryce, no wprowadza socjalizm. To jest ten tak zwany eksport socjalizmu na cały świat. Merkel z NRD załatwiła Niemcy Zachodnie, Ossoff załatwia Amerykę. No to smutne jest. Prezydentem będzie Biden, no może Kamala Harris. No i mamy jeszcze te totalne zamknięcia. Mamy tą pandemię, mamy tą panikę, mamy ten szał. Boris Johnson w zeszłym tygodniu powiedział, że zamyka Anglię na następną Wielką Brytanię na do połowy lutego w zasadzie, tak, także to jest następny no gwóźdź do trumny. Tam mają te spore problemy. W Ameryce też zamykają nieustannie. No ale te totalne zamknięcia w Ameryce są śmiertelne. I to nie są śmiertelne w znaczeniu osób, no bo w Ameryce mówią, że umarło 300, no ale to umarli 300 tysięcy, to dane są takie, że jak ktoś miał COVID, to jest podłączany, miał 5 promili alkoholu, miał COVID, no to jest COVID. Został zastrzelony, miał COVID, no to ma COVID. Miał wysokie ciśnienie, cukrzycę i raka, ale miał COVID, no to miał COVID. No to jest te 300 tysięcy. I to jest właśnie te najbardziej wredne oszukaństwo. No bo jeżeli COVID jest 1/10 powodu śmierci, no to nie powinno być to traktowane. No a jednak rzucają te liczby. Ten COVID pomógł komunistom po prostu wygrać w Ameryce. Chiny dzięki COVID-owi, to oni teraz mają największy wzrost gospodarczy, jaki tylko mogą. Zabierają się w zasadzie za wszystko, produkują wszystko. Politycznie też zdobywają siłę naokoło. Finansowo zdobywają no, przekraczają wszystkich. Amerykę, Europę, Anglia z tym Brexitem. No coś się stało? No to stało się to, że Europa w zasadzie już cały ten kanał La Manche, ten kanał angielski zrobił się dużo szerszy. Europa zacznie patrzeć w kierunku wschodnim, w kierunku Rosji, w kierunku Chin. Oni pierwsze co zrobili, pobiegli negocjować z Chinami te wszystkie umowy ekonomiczne i tak dalej. No Anglicy będą mieli problemy z podróżowaniem, no i z wymianą gospodarczą i tak dalej, no ale dobrze zrobili. Przypuszczalnie będą mieli większy jakoś giętkość w działaniu ekonomicznym z resztą świata. No a działanie ekonomiczne w Ameryce, no w Ameryce najbardziej to dostali ludzie, małe biznesy prowadzone przez rodzinne, tutaj to nazywają mom and pop, czyli mamusia i tatuś, tak? No i restauracje, jest taka, no,
aplikacja, można powiedzieć, czy strona internetowa, czy serwis. Yelp to on pokazuje najróżniejsze te biznesy, no i tam ocenia, no są różne rankingi i tak dalej, no ale to zniknęło tam ponad 100 tysięcy, to w samym od 1 marca do 1 września, to jest parę miesięcy. Teraz następne 100 tysięcy zniknęło do ostatnich tygodni. No i te rozwalanie, także to jest 500 biznesów dziennie. 500 biznesów dziennie. Nauczyciele mają płacone, urzędnicy państwowi mają płacone, urzędnicy stanowi mają płacone, miejscy mają płacone, wszyscy mają płacone, ale nie ten mały biznes. No i ten mały biznes, to co będzie Biden robił? No Biden będzie im dawał pieniądze. A skąd będzie brał pieniądze? No z podatków. Już teraz wygląda na to, że te opodatkowywania, no to po prostu pójdą ostro w górę, no bo będzie konfiskata pieniędzy podatnika, no i będzie rozdawanie pieniędzy podatnika. No ale te restauracje to jest przykre, bo to jest w Ameryce, to jest druga dziedzina, czy drugi biznes, największy zatrudnienia, prywatnego zatrudnienia. Także do paru miesięcy temu, no bo nie ma takich danych bardzo statystycznych, ponad 100 tysięcy samych restauracji zostało zamknięte, 500 tysięcy, no to jest tak na pograniczu w zasadzie życia. Oni starają się utrzymać, no ale to było do listopada. Jest Ministerstwo Pracy i Statystyki, no i pokazuje, że tam miesięcznie, no to w tych miejscach, no to traci około 20 tysięcy miejsc pracy. To jest po prostu, są zwalniani. Sieciówki, im się dobrze to dzieje, nawet w tych socjalistycznych Stanach, gdzie po prostu nie mają problemy z zamykaniem. Wszystkie te socjalistyczne, demokratyczne Stany zamykają i nie zwracają uwagi. No wszystkie płaczą, że nie mają podatków, nie ma dochodu, nie ma pieniędzy, nie mają skąd wziąć, no ale niestety zamykają. Sieciówki, które dostarczają, sieciówki, które mają w zasadzie pokrycie się od oceanu do oceanu, no to jest inna sprawa. Te pizze, Domino Pizza na przykład, no to oni im już w czwartym kwartale, no to obroty wzrosły o 20%. Papa John's to następna taka miejsce z pizzą, też jest 25%. Te wszystkie żarcie na szybko, czyli McDonald's, Wendy's, Burger King i tak dalej, no to oni też mają wzrosty o 4, 5, 10%. I to jest, no to są franczyzy, to jest inna sprawa, no ale jest tam ruch w interesie, tak? Ale wszystkie te małe restauracyjki, jednomiejscowe, znaczy jedna lokalizacja, Nie mają tych możliwości. Oni po prostu działają na tej zasadzie, że ludzie lokalnie kupowali, przychodzili do restauracji, a teraz już nie przychodzą. Pozamykali im możliwość bycia restauracją. Kazali im kupować najróżniejsze ogrzewcze lampy, nie lampy. Ale to też było kretyństwo na przykład, bo z praktycznego punktu widzenia straż pożarna przychodziła i ona mi mówili, że tych lamp takich na gaz nie można trzymać w restauracji, także właściciele płacili po 1000-2000 za taką palmę, powiedzmy, grzewczą, wysoką, no i firmy musiały zabierać to o 11 w nocy, przywozić o 9 rano, także to są następne pieniądze wydane. Ilość tych stolików w środku w restauracji
inflacji, no to też było tylko 1/4. Także to jest, no wykańczali ci wszyscy gubernatorzy, wszyscy ci politycy, którzy po prostu nawet się sekundy nie zastanawiali nad tym, czy zamknąć, no to zamykali. Te wszystkie malutkie restauracyjki, no to wszystkie, no bardzo dużo jest prowadzonych tych pojedynczych, rodzinnych takich, no to jest prowadzone przez emigrantów, czy to z Etiopii, czy z Polski, czy z Pakistanu. No i tam bardzo dużo pracuje też ludzi, tych emigrantów. Nigdy fortuny nie zrobią, nigdy jakichś tam milionów nie zrobią, no ale są szczęśliwi, że prowadzą restauracje, prowadzili, bo teraz to wszystko się zamyka w tych cieplejszych miejscach, Kalifornia, tam na południu, no to jeszcze sobie radzą, no ale na północy, tam gdzie jest śnieg, gdzie jest mróz, no to już nie bardzo. W Kalifornii. No, Kalifornia jest najbardziej komunistyczna. Ona ma 55 reprezentantów w kongresie. To sobie wyobraźcie, to jest 10%, to jest ponad 10% reprezentantów, bo jest 435. No i właśnie gubernator Gavin Newsom pozamykał. Także ludzie, ci właściciele, no to płaczą, rozdzierają szaty. Można zobaczyć te filmy na YouTube. Pracownicy tracą pracę, nie mają pieniędzy na płacenie czynszu, nie mają pieniędzy na żywność, na ubezpieczenie i tak dalej, i tak dalej. To jest no makabra. Kongres rozdaje, można powiedzieć, pieniądze podatnika, bo to 1 trylion, 2 trylion, kto tam będzie liczył, tak? Ale to w trylionach, no to jest, można powiedzieć, dochód narodowy amerykański, no to jest w trylionach, także to się tak łatwo liczy. Oni zrobili część takiego, że to było zabezpieczenie na pensji, no ale to też są w zasadzie tylko pożyczki zwracalne, trzeba zwracać. Częściowo to pokrywa jakieś, przedłuża to wszystko, no ale jeżeli lokalne biznesy nie są otwarte, no to nic nie pomoże, żaden stymulus, żadna pomoc nie pomoże, jeżeli nie ma klientów, jeżeli nie ma ludzi, którzy przychodzą do restauracji, żeby zjeść. Te niebieskie stany, te socjalistyczne stany, te demokratyczne stany, jeżeli oni chcą, żeby ludzie po prostu żyli, no to muszą pootwierać. No ale co Biden zrobi? Biden pozamyka, no i będzie dawał tym pieniądze właścicielom, byłym właścicielom restauracji, będzie dawał pieniądze byłym pracownikiem restauracji i ilość tych ludzi na tym wozie, czy przy tym stole z garnuszkiem, to się powiększa, to się będzie powiększało, no a te konie pracują. No i jak długo konie pracujące mogą pracować, tak? Ile można ciągnąć ten wóz? Te wszystkie ograniczenia z paniki 19. Wydawało się, że to się będzie zakańczało. No, są teraz te szczepionki, coś się dzieje. No, ale ogólnie rzecz biorąc, Senat, Izba Reprezentantów i prezydent, czarno będzie przez 2, 4, 6 czy 8 lat. To będzie ciężko do odkręcenia, no ale trzeba będzie odkręcać. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz, serdecznie zapraszam, to jest strzałeczka do subskrypcji na dole, dzwoneczek dzyn o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmu. A teraz słowo jak zwykle dla socjalistów. Pamiętajcie, co zrobiliście. Ja wiem, że się cieszycie, wiem, że myślicie, że nadejdzie raj, ale pamiętajcie, styczeń 2021, będziecie płakali, będziecie zgrzytali zębami. Naprawdę ten raj, który przedstawiacie, ten raj, który komuniści przedstawiają, nigdy nie działał, nigdy nie będzie działał. I nigdy nie jest efektywny.
Zdrowia, szczególnie dla normalnych.